Cześć, tutaj oczywiście Damian i dzisiaj przenosimy się do FIFA 07. Ja doskonale wiem, że mówiłem, że będzie draft, ale nie byłem w stanie go nagrać głównie dlatego. Dziękuję jej. No, serwery niestety nie pozwalały na grę, więc dzisiaj przenosimy się znów do przeszłości. Tym razem rok 2006, ponieważ wtedy były Mistrzostwa Świata. Teraz jest już pełnoprawna gra. Tylko nie mam baterii. Musiałem sobie przypomnieć, jakie materiały rok temu nagrywałem, żeby nie powtórzyć tego samego. Tam w sumie 3 spotkania nagrałem, więc bez szału. Jednak dzisiaj rzućmy okiem, jak ten tryb menedżerski wyglądał 10 lat temu. Na początku wstęp, że oczywiście zostanę menedżerem i mamy do wyboru kluby. Na Xboxie dużo nie grywałem. Jeśli pamiętacie to, co mówiłem ostatnio, no to ja mnóstwo czasu grałem w FIFA 07. Ale o tym za chwilę. Najpierw wybierzmy sobie drużynę. Co jest licencjonowanego? Właściwie raz, dwa, trzy, cztery, pięć lig. Tylko 5 lig. No to ja stawiam na Premier League. I co my tutaj mamy? No jeszcze bez sponsora, jak widzicie, bo jest po prostu Football Association Premier League. Mamy niezłe drużyny. Aston Villa, która w tym roku spadła. Blackburn Rovers, Bolton Wanderers. Cholera jestem. Charlton Athletic. Byłem na ich stadionie. Robi wrażenie. Tam również miałem okazję zobaczyć KSI, ale niestety nie chciał zbić ze mną piątki. Wiecie co, wybiorę Chelsea, bo jestem ciekaw po prostu, jak wygląda ich drużyna. Będę mistrzem menedżerem, cele to wygranie ligi, co najmniej jakieś tam 5% finansowe, podpisujemy kontrakt. No, z tego co pamiętam, na PC-cie można było podpisać kontrakty ze sponsorami. I to było naprawdę ciekawe. Ja mam wrażenie, że im bardziej to wszystko poszło do przodu, to te tryby menedżerskie były po prostu gorsze. Znaczy pewnie na przykład te transfery, wyszukiwanie młodych talentów. Choć ogarnięty gracz wejdzie sobie po prostu na sofifa.com i tam wyszuka młodych talentów. To się nie sprawdza według mnie aż tak dobrze w grze, choć czasami pewnie są perełki wygenerowane przez grę. Ja stałem się nowym menedżerem i gra mi się zacięła. A nie, po prostu musiałem nacisnąć A, spokojnie, wow. Więcej wykrzykników nie można było dać. Okej, okay. O, i mamy tutaj budżet. Na PC-cie wyglądało to inaczej, bo tam były różne stadiony, na przykład rozbudowa stadionu, ulepszenie personelu i takie inne. Tutaj mamy zaś ulepszenie personelu. Choć nie, to na PC-cie wyglądało identycznie, bo tutaj menedżer stadionu, no ja mam 10 tysięcy tych punktów. Nie stać mnie na wiele, ponieważ wszystko stoi na dużym poziomie, no to postawmy na napad i tym samym zostałem bankrutem i są jednak sponsorzy. I tego mi brakuje, jednak to musiałoby zostać rozwinięte, czyli wiecie, kupuję sponsora, wybieram sobie sponsora w grze i ten sponsor znajduje się na koszulce. No według mnie byłoby to genialne, no ale niestety EA się z tego wycofało, nie wiem czy tu chodziło o jakieś licencje czy coś, no ale doskonale wiem, że ci wszyscy sponsorzy nie istnieją. Ja lubię kawę, stawiam, że Chico to producenci kawy. Nie zwracam uwagi na ich te wszystkie, wiecie, pieniądze, no bo to jest taki jednorazowy odcinek, chcę wam po prostu to zademonstrować. Tak, to będzie taki typowy let's play. Tak, Chico tworzy kawę. Mam stać się mistrzem ligi, wygrać puchar krajowy, dostanę bonus za wygranie europejskiego trofeum, no i coś tam jeszcze takie, co najmniej, że mam skończyć w topowej trójce. Okej, jak widzicie, to jest centrala naszego trybu. I właściwie to jest trochę biedne, znaczy chciałem powiedzieć, że to jest biedne, jednak dzisiaj rozegramy sobie tarczę, jak to było, Charity Shield? Chyba tak, charytatywna. Zaraz się przekonamy, jak TC zostanie rozwinięte. Jednak, oczywiście to nie jest całe menu. Mamy tutaj biuro, zarządzanie zespołem, statystyki, centrala transferów. Moja FIFA 07 tam się wybiera muzyczkę. Ja przejdę do swojego biura. Mamy kalendarz, scouting, kontrakty, więc właściwie niewiele się zmieniło od tego czasu. Player growth. Przecież rozwój piłkarzy nadal jest w grze. Wow! Co za przepiękne twarze. Makelele. Co to był za piłkarz? Kante? Wright Phillips. On skończył w MLS, tego co pamiętam. Ricardo Carvalho. On gra do dnia dzisiejszego. Balak. Lampard. Jeremiego to ja nie znam. Arjen Robben. Kurde. Dobra, co jak co? Te wszystkie zdjęcia niefortunne jakieś dla tych piłkarzy są. Boże. John Terry, uśmiechnięty, nie chcę wiedzieć co robił wcześniej. Overall 89, Didier Drogba, nie Paul Pogba. Petr Czech, ocena ogólna 90, jaki młodziutki jeszcze. Dobra, to ten film zbacza na zły tor. Kalu, Diarra. Centrala transferów, to musi być ciekawe, kurczę. Chyba tutaj będą wystawieni tylko tacy piłkarze na sprzedaż, tak jest, mam rację. Paul Robin, są z oceną ogólną 84, wow. Coś fenomenalnego, Giuseppe Rossi.
Ach, kontuzje, kontuzje, jeszcze raz kontuzje. Shane Long? Czy wy to widzicie? Joe Hart z oceną 62. Znaczy, to jest naprawdę fajne, tak się cofnąć w czasie i zobaczyć, jak ocenieni ci piłkarze byli kiedyś. Jednak wiecie co? Jest Ebi Smolarek, ocena 75, warty 42 tysiące. Nie wiem, co to za waluta, chyba jakaś wirtualna, ale tak, tylko chciałem sobie zobaczyć, jak wyglądał... No ciekawy piłkarz. Tak, zwracam na niego uwagę, ponieważ chyba pamiętamy, kto w 2006 roku strzelił dwie bramki Portugalii. No właśnie. Bium. Okej, spójrzcie tylko na ten napad, przecież to jest niezwykły. Właściwie spójrzcie na wszystkich piłkarzy z przodu. Szewa, Drogba, Lampard, Arjen Robben, no i jeszcze Wright Phillips. Jednak co za paczka. Ten Makelele na ławce, nie ma opcji, że on siedzi. Essien, wybacz, jednak ja wpuszczam francuską legendę na boisko. Chcecie mi powiedzieć, że Balak był w rezerwach? Ja już nie mam za kogo go wpuścić. Może grać na skrzydle, tam Wright Phillips jakiegoś miejsca w moim sercu nie ma. I po raz pierwszy właśnie w tej grze była arena. Niestety tutaj nie było jeszcze sztuczek, więc nie zrobię ruletki, nie podbiję sobie piłki do góry, mogę tylko strzelić w kierunku bramki i to jeszcze nieudolnie. Oby Carlos tego nie widział. A więc lecimy. C.tarcza. Bo to wiecie, to taki element tajemniczości w tej grze. Przepiękny stadion. Dobrze. No tak. Rok temu już widzieliście tę grafikę, jednak możecie sobie ją teraz przypomnieć. Szału nie było, więc jestem w stanie stwierdzić, że przez te kilka lat... Nie, jeszcze kilkanaście jeszcze nie mogę powiedzieć, bo właściwie dopiero co dyszka wybiła. FIFA zrobiła progres. Nie pamiętam, jak tutaj się zdobywało bramki, jednak zaraz sobie przypomnę. Ale co jak co, powiem wam tak, gdybym grał na Xboxie w 2007 roku, no niestety ja wtedy nie miałem Xboxa. Konsolę dostałem dopiero w roku 2009, dostałem właśnie, troszkę sobie na nią odkładałem, ale wrażenia były niesamowite, no bo jednak ta grafika, high definition, 100 razy lepszy niż mój komputer, no byłem pod ogromnym wrażeniem. I gdy odpaliłem pierwszy raz FIFA 09, no do tego również wrócimy w swoim czasie, jednak FIFA 07 najdłużej grałem na PC-cie. Poważnie, gdy wyszła FIFA 09, ja nadal jeszcze grałem w FIFA 07, ponieważ no niestety lepsze gry mi nie chodziły na moim komputerze. Ale wiecie co jest najgorsze? Stąd teraz będziecie wiedzieli, dlaczego ja w FIFA nigdy jakimś wybitnym graczem nie byłem. Dlatego, że ja przez jakieś 2-3 lata w FIFA 07 grałem na amatorze. Ja nigdy nie zwiększyłem poziomu trudności, ja zawsze grałem na amatorze. Gdy przyszła FIFA 09, ja również grałem na amatorze. I chyba wszystko jasne, prawda? Jednak teraz Szewczenko. No dobra, nie najlepsze uderzenie. Drogba próbuje dobić, czy Iworyjczyk zdąży do tej piłki? Nie, jest to bardzo dobra... Nie, to nie była dobra interwencja bramkarza, ponieważ ta piłka wyleciała mu z rąk. Ricardo Carvalho kontra Bellamy. I to jest dobra interwencja Portugalczyka. Makelele. Strata. Mark Gonzalez na skrzydle. Oj, akcja się rozkręca. Michel Ballack na aut. Coś pięknego. Znaczy, ja lubię grać w te stare FIFA, ponieważ jest to coś niezwykłego móc wypowiedzieć te wszystkie stare nazwiska. No mimo, że ja dobrze tych czasów nie pamiętam, tak jednak... Jak można nie kojarzyć Ballacka, Johna Terego, który jeszcze gra? No nie, no to jednak to są nazwiska mojej ery, że tak powiem. Więc tak, jeśli miałbym mieć sentyment do jakiejś FIFA, to z pewnością będzie to FIFA 07 World Cup 2006, ale to wszystko wersje PC-towe i jedna gra, ale ten powrót będzie wymagał ode mnie chyba kupna PlayStation, ponieważ moją pierwszą FIFA w życiu była właśnie FIFA 2002 na pierwszą konsolę od Sony. Ojeny. I teraz nie wiem, czy na PC... Tak, jestem pewien, że na komputerze można sobie w to zagrać, jednak to nie to samo, co na PlayStation. No jednak, to byłoby coś wielkiego, dlatego też postaram się gdzieś poszukać na Allegro tej właśnie starej konsoli, kupić FIFA 2002 i to naprawdę będzie sentymentalne, bo ja pamiętam, jak miałem jakieś 5 lat, 5 albo 6 i grałem w demo, ciągle grałem w demo FIFA 2002. Ja nie wiedziałem, o co w tej grze... chodzi. Ja nawet nie wiedziałem, na jaką bramkę mam atakować. Na którą bramkę mam atakować, no poważnie. Ale kiedyś. Pamiętam to, jakby to było wczoraj. Moją pierwszą bramkę zdobyłem piłkarzem o nazwisku Olis Adebe. To było coś pięknego. I chyba z przewrotki jeszcze trafiłem. Mój pierwszy gol.
chyba po 20 meczach rozegranych, ojeny. Na pewno musimy wrócić do FIFA 2002, ale teraz rozpoczynamy akcję. Lampard do Ballaka, Didier Drogba, zewnętrzną częścią stopy zagrywa do Robena, Arjen Robben, no jak on się rozpędzi, to jest nie do zatrzymania. Robben mknie lewą flanką, o tak, miejsce do dośrodkowania znalezione, ale niestety piłka powędrowała na skraj pola karnego i nic z tego nie wyszło. John Terry przejmuje, o tak, demon szybkości do Lamparda, tego się nie spodziewałem, Drogba odbiera. Didier Drogba. No to trzeba dobrze rozwiązać i Szewczenko! Nie wyszło. Drogba pięknie z fałsza i Robben. Biegnij, Arjen. Tak jest, doskonale widzimy jego fryzurę. Robben. Jest podanie, Drogba! Jose Reina ponownie broni. Drepcze sobie i tak jest, znalazł miejsce do Lamparda. Ten przez środek i Didier Drogba, poprzeczka! No znów, cholera jasna. W Mistrzostwach Świata było to samo. Balak, dobre dośrodkowanie i co ja zrobiłem? Ja nie jestem przyzwyczajony do tego sterowania, ponieważ tutaj, pod tym przyciskiem znajduje się lob. Nie wiedzieć czemu, ja myślę, że jest to jakieś mocne uderzenie. Wow, podwójna zmiana, wchodzi Luis Garcia oraz Fabio Aurelio. No, jako że będzie dogrywka, to ja jeszcze zmian nie robię. Taktyka na wałki. Szewczenko do Drogby. Drogba zza pola karnego obok słupka. Ciekawa próba. Sędzia gwiżdże. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli dogrywkę. Nawet nieźle wyglądali ci piłkarze. 15 strzałów, 7 celnych. Liverpool zdobył w sumie 2 uderzenia. Zdobył, kurde. Mówię o tym, jakby to było jakieś wielkie osiągnięcie. Czas na zmiany. Niestety moi piłkarze są już zmęczeni, dlatego też Didier Drogba opuści boisko i cholera. Ja nie mam kogo wpuścić. Niech wejdzie Essien. Essien za Balaka. No i właściwie Joe Cole ma niezłe statystyki, więc on zagra za Robena. No ma zapas siły i on po prostu biegnie. Chyba oglądał dzisiaj Forresta Gumpa, ponieważ to było niezłe. Jakbym miał nieskończone pokłady sił, jednak niestety piłkę i tak straciliśmy, ale teraz wybicie, które wylądowało w rękach Jose Reiny. Niecelne podanie Liverpoolu. Mamy okazję. Wrzut z autu. Tak, mamy okazję. Chwila, Lampard odebrał. Frank Lampard, gol! Na 5 minut przed końcem spotkania. Frank Lampard, legenda klubu z Londynu, trafia. 1-0, no pewnie czujecie taki sam ból, gdy podczas oglądania spotkania Portugalii, z kim oni tam grali, z Chorwacją. 0-0, już wszyscy czekają na karne, a tutaj nie, bramka. No podobny scenariusz dzisiaj nam się napisał, jednak wszystko wskazuje na to, że puchar trafia do Chelsea, a właściwie tarcza. Ojojoj. Stały fragment gry dla Liverpoolu, jeśli oni teraz trafią. Fabio Aurelio, kurde, no piłka przeszła obok słupka. A może nawet otarła go? Nie, rotacja była mocna. No co jak co, te spotkanie trzymało w napięciu, jednak koniec końców tarcza ląduje u niebieskich. To piłkarze z Londynu będą dzisiaj świętować, otworzą szampana, kąpać się w konfetti będą, ponieważ wygrali. Frank Lampard jest piłkarzem, który daje te trofeum Chelsea. Piękny finał, naprawdę piękny finał. I ten uśmiech mówi sam za siebie, jakby reklamował jakąś dobrą pastę do zębów. Liczyłem na jakąś animację związaną z wygraniem tego trofeum, ale niestety przeliczyłem się. I co mogę powiedzieć, w ten sposób zakończymy dzisiejszy film. Jak widzicie, dało się bawić. Powiem wam tak, nie będę ukrywał, że jestem już trochę zmęczony FIFA, dlatego też wracam do tych starszych, ale czuję zabawę i to jest najważniejsze. Ja się dobrze bawię, mam nadzieję, że wy się również dobrze bawicie. Jeśli tak, to zostawcie pozytywną ocenę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zróbcie to, ponieważ będzie ciekawie przez najbliższe kilka miesięcy. No kurde, czy ze mną może być nudno? Dokładnie. Ja dziękuję wam za oglądanie, pędzę oglądać mecz Anglii z Islandią. Życzę wam miłego dnia i jutro mam nadzieję, że wreszcie usłyszymy się w tym feralnym drafcie. Cześć!